Witam wszystkich. Zaczął się nowy tydzień pracy. Jestem po tygodniu wolnego i siedzę w golfie, ponieważ nie było dla mnie auta. Ktoś zostawił samochód tutaj na Zawetalu i musiałem go przyjechać odebrać. Zadyma w firmie. Zobaczymy, jak to będzie. Rozładowałem właśnie DHL-a i jadę po zboże. Wczoraj, jakby to powiedzieć, ładowałem się w Hamburgu. Przez te perypetie z samochodem miałem luźniejszy trochę dzień. Miałem do dojechania tylko do Greven po 280 km i dojechałem koło 18. I pauza dzisiaj do 6 rano. Dzisiaj ruszyłem do DHL-a. Jestem właśnie skończony, jest 7:30. Mam 36 km do celu. I jadę po, no może nie zboże, ale po nasiona. Jest tak to napisane. Więc jakieś zboże, jakieś mieszadło, nie wiadomo co to będzie. I jadę z tym do Hagenow i później z Hagenow jadę do na Femar, na wyspę, na półwysep, czyli jadę koło promu Puttgarden Rotby. Powinny być ładne widoczki. Musiałem pojechać do serwisu Mana na przegląd i dostałem, poprosiłem o samochód, żeby pojechać na zakupy i dostałem Seata, który jest Manem. Bardzo szybko. Jestem w tej chwili w drodze do Hamburga na bazę. Sorry, że dubię w nosie, to trzeba to nagrać. Jadę do Hamburga dwóch klientów. Wczoraj taki standardowy dzień, czyli pracowałem w sobotę, w niedzielę w nocy rozładowywałem pocztę. Jechałem do Knaufa, robiłem przerzut między Knaufem a Knaufem i wczoraj już zostałem u Knaufa, załadowałem się na dzisiaj i jadę do Hamburga. Jestem w tej chwili w Hanowerze, tak jak już mówiłem, zostało mi 150 km do celu. 7:30 będę na miejscu, rozładuję dwóch klientów, nie wiem, 10:11 będzie koniec z tym i zobaczymy, co mi wymyślą. Czy pojadę do Hamburga i pojadę gdzieś dalsze kółko, czy się będę kręcił wokół komina. Zobaczymy.